Dzień dobry wieczór, Sławek Serafin, gram.pl. A to jest Medieval Warfare, czyli Chivalry. Najnowsza gra sieciowa, wieloosobowa, drużynowa, w której wcielamy się w średniowiecznego rycerza, tudzież średniowiecznego łucznika, tudzież średniowiecznego kolesia z dzidą. No i co robimy? Robimy różne rzeczy. Przede wszystkim zabijemy wrogów. To jest rzecz oczywista, ale gra w swoim podstawowym, głównym trybie ma 5 różnych trybów, ale jeden podstawowy, w którym wykonuje się kolejno różne zadania jako strona atakująca. Tak jak teraz na przykład musimy spalić pole i podpalić farmę. O, to tutaj. Jakieś pochodnie? Są pochodnie. O, dziękuję. Dobrze. Pan Karadok radzi sobie całkiem nieźle z tą halabardą. Wziąłbym pochodnie, rzucił w kierunku budynku, zacząłby się palić. Jeszcze kilka pochodni, spalilibyśmy budynek i przeszlibyśmy do następnego etapu bitwy. Może się to uda, a jeżeli się nie uda, to poniesiemy porażkę. Cóż, tak też czasem bywa. Dobrze, więc jak widać, walczy się tutaj wręcz. Walczy się wręcz. Niektórzy też strzelają. Można też rzucać różnymi przedmiotami. Dobrze, chodź tutaj. Aha. Dobrze, zamachy, zamachy, tak, szeroko. Ach, próbuję go dźgnąć. O, dobrze. Tutaj. Okej. Naprzód, koledzy. O Jezus, Maria, ale. Dobrze. Kto tu jeszcze jest do zabicia? Ten pan, tak? Zablokował mój cios. Dobrze. To było troszeczkę chaotyczne. Ale no tak wyglądały chyba średniowieczne bitwy, podejrzewam. Więc dobrze. Walka. Jak wygląda walka? Mamy do wyboru cios poziomy. Czekaj, może odbiegną trochę koledzy, żeby żadnego nie uszkodzić, bo to jest bardzo łatwe. Cios poziomy. Cios wyprowadzany z góry. I pchnięcie. To wszystko jest bardzo łatwo zrobić. Można też blokować. Choć blok wykonuje się dopiero w momencie, gdy atakuje przeciwnik i kieruje się celownik w stronę atakującej broni. Teraz spróbuję to pokazać, jeżeli tylko ten tutaj. Dobrze. No to nie pokażę. O, czekajcie. No. No, proszę. No, dawaj. Tnij mnie. Okej. Okay. Teraz to. Nie teraz. Teraz to miałem zablokować. Ale dlaczego? Kompletnie nie współpracują, prawda? Dobrze. Można jeszcze nie tylko wyprowadzać podstawowe ciosy, ale można je też układać w kombinacje. Na przykład dwa poziomy cięcia. Można też układać je inaczej. Na przykład poziome cięcie i uderzenie z góry. O, tak jak tutaj. To się przydaje, bo na przykład pierwszym uderzeniem można zmylić przeciwnika. Okrzyk bojowy. Tak jest. Też wydam. Naprawdę, postacie tutaj kapitalnie wydają te okrzyki. Kapitalnie krzyczą. Nagrane mają masę różnych głosów. Każdy z żołnierzy ma. Nie tylko ma ten swój podstawowy taki okrzyk bojowy, taki właśnie. O, właśnie ten. Tylko ma jeszcze różne inne konkretne już komendy głosowe, na przykład naprzód. Albo śmiech. Ale
za to, że się śmiałem? A ja się nie śmiałem z niego. No i coś mnie wybuchło. Kolega z drużyny mnie wybuchł. To jest właśnie bolesne bardzo. Dobrze. Pchamy. Pchamy, a wróg będzie starał się nam przeszkodzić. Zablokowali ten most. Widzę, że strzelają tam z tych łuków. Spróbuję może ich zajść do tyłu. Może się uda tych łuczników troszeczkę poszczerbić. No, puśćcie mnie tutaj. Żywi ich. Wejdę od tej strony. Da się? Nie da się. Da się. Nie widział mnie? Tak jest. To po cichutku. Jeden. Drugi. O, dobrze, dobrze, kolego, bez przesady, dobrze, teraz ten. Okej, może ten drugi go zabije. Dobrze, to może jeszcze zdążę pokazać, jak wygląda strzelanie z łuku. Nie robiłem tego zbyt wiele razy, więc wybaczcie, że nie będzie mi szło. A raczej będzie mi szło gorzej niż... Ładnie, ładnie, ładnie. Załatwij ich! Że będzie mi to strzelanie z łuku szło gorzej niż w walczeniu mieczem dwuręcznym. Ale cóż, trzeba pokazać, jak to wygląda. O, proszę bardzo, tutaj koledzy korzystają z katapulty. A to jest błąd techniczny. Jak widać, postać się zminimalizowała, żeby... Nie wiem, jakiś, no jakiś błąd, o! Tak. Widać, ten drugi też chce użyć katapulty i zabił tego pierwszego. Dobrze. Zobaczymy, czy kogoś trafię. O, udało się. Oj, tak, trzeba z poprawką. Tak, to ten, który tak bardzo chciał katapultę, to właśnie użył je na mnie. Tak, żeby koledzy z drużyny tak... mordowali. To jest naprawdę bardzo nie fair. Ale cóż, odradzamy się i zaraz wracamy na pole bitwy. A ty, panie katapulciarz, uważaj trochę. Pojechała go katapulta. Swojego przekazu też, bo przecież... Jeden. Spróbujmy jeszcze jednego z zaskoczenia tutaj tak po cichutku. Drugi. Swojego zrobiłem. O, proszę. Piękny, nieruchomy cel. Jak ja lubię, jak ktoś akurat pisze na czacie, a ja go mogę zabić. Wiem, to podłe jest strasznie, ale... Ej. O, zwiewamy? Ten rycerz mnie osłoni. A ja tu z moim sztylecikiem... Tak, do boju! No, nawet udało się chyba kogoś zarżnąć. Nie, to ktoś go zastrzelił. Oj. Oberwałem berdyszem. Ach, cóż, raz ma terdyła, jak to mówią. Dobrze, chłopaki pchają ten taran. Nie wiem, czy to jest taran, czy to jest jakaś samobieżna mina, którą musimy doprowadzić do bramy zamku, by ją wysadzić. Widzę komunikat. 75% drogi za nami. Trzeba się więc pospieszyć, sprężyć. Pchać dalej. Nie każda bitwa wygląda tak jak ta. One mają bardzo różne cele. I... O, jasne. Nie, to może jednak spróbuję popolować troszeczkę na tych
na tych łuczników. Weźmiemy tam, który jest najlepszy do tych spraw. Bombę zapalającą. Miecz. To jest ta najrzadziej używana z klas postaci. Jest szybka, lekka, zwinna. Może robić takie uskakujące uniki, ale nie ma ani pancerza odpowiedniego jak rycerz, ani potężnej broni dwuręcznej, drzewcowej jak Vanguard, ani łuku, tudzież kuszy, tudzież czegokolwiek innego jak łucznik, więc jest rzadziej używana. Dobrze, dobrze, popolujemy na jakichś łuczników. Łucznicy, kochani, łucznicy. O, jest. No. A mogłem uderzać w poziomie. Mogłem uderzać w poziomie, wtedy bym go dobra dalej. Nie, musiałem próbować uderzyć w głowę od góry. Elegancko. Oczywiście dwa razy spudłowałem, a on potem trafił tam strzałą z bliska. Nie wiem jak, ale mu się udało. Dobrze, wracamy na pole bitwy. Wspominałem, tych rodzajów bitew jest kilka. O, jasne. Znowu pan z katapultą zabił trzech naszych. Rodzajów bitew jest kilka. Każda jest inna. Niektóre mają kilka faz, niektóre mają dwie. Tutaj ta bitwa akurat na przykład ma dwie fazy tylko, ale są też bitwy, które mają więcej ich. Podła świnia zaszedł mi do tyłu. Teraz jeszcze tak. No, ze dwoma to się nie walczy tak łatwo, zwłaszcza jeżeli nie przełączy się na perspektywę trzeciej osoby, z której niestety troszeczkę więcej widać. Niestety, dlatego że no, z pierwszej walczy się o wiele fajniej. Tutaj niesamowity efekt. Co? Swój znowu go zabił, żeby się dorwać do katapulty i zabijać swoich. Ech. Dobrze, polujemy dalej na łuczników. O, łucznicy polują na mnie. Tak? Uhuhu. Dobrze, zobaczymy jak zatańczysz, jak ci rzucę bombę zapalającą. W toku? Tak, uciekaj. Uciekaj. Uciekaj, tak? Okrzyk bojowy? Utknął mi w gardle, gdy wbiła się w nie strzała. Okej. Okay. Spróbujemy jeszcze raz. Tak jest. No, no, traf mnie, traf mnie. Aha! Udało się. I co? I teraz, co robimy dalej? Już? A, tak, rzeczywiście. Dwie fazy. Dwie fazy. Proszę bardzo, nawet się udało troszeczkę pomóc drużynie. 14 zabitych, 11 razy zginęłem. A to przez strzelanie z łukiem i polowanie na łuczników. To było fajne. I gra też jest fajna. Strasznie polecam. Fenomenalnie się gra. Zwłaszcza gdy drużyny są zgrane i dłuższe są bitwy. Ta akurat była jedna z tych krótszych, ale są też takie, które mają 3-4 fazy. Naprawdę emocjonujące, niesamowite rozgrywki. A są jeszcze cztery inne tryby. Naprawdę
Chivalry, Medieval Warfare. Zdecydowanie najfajniejsza średniowieczna multiplayerowa rąbanka w dziejach. Sławek Serafin, Grand PL. Dziękuję bardzo. Dobranoc.